pamiętasz, jak wyglądał twój casting do hotelu? Pamiętam doskonale, jak wyglądał mój casting do hotelu i przedwczoraj byliśmy oglądać pierwszy odcinek właśnie w siedzibie Golden Media, gdzie casting się odbył. Ja, słuchaj, przyjechałam w tajemnicy przed wieloma ludźmi, że na ten casting w ogóle jadę. Przy tej siedzibie jest Żabka i ja pamiętam, że odwiózł mnie mój znajomy, który w Warszawie mieszka, na ten casting. Ja weszłam do tej Żabki po wodę, nie mogłam znaleźć tej firmy. Popłakałam się oczywiście, bo płaczka przecież. Natomiast na casting było bardzo, bardzo zabawnie. Nie sądziłam, że się odezwą, a jednak się odezwali. Natomiast jak wracałam z castingu, nie umiałam zamówić Ubera, bo w Bydgoszczy nie ma Uberów. I dla mnie to było takie, Boże, czemu to nie działa? Jak ja mam wrócić do domu? Zaraz mam pociąg. Jestem w wielkim świecie. No po prostu zaraz tu zostanę, będę spała na dworcu albo pod tą Żabką. No, w ogóle to był dramat, masakra. Ja byłam strasznie zagubiona w tym świecie. Nawet jak się przeprowadziłam, pamiętam dzień mojej przeprowadzki, jak Atka mnie odebrała i zobaczyłam Pałac Kultury. W ogóle to wszystko było takie duże. Czy wkroczyłaś do tego świata tak z impetem, a powiedz mi, czy właśnie myślisz, czy na przykład widzisz, no bo właśnie w castingu, czy te osoby, które są teraz w tej edycji... O, przepraszam, widzę, że moja babcia nas ogląda, bo moja babcia zauważyła. Babciu, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam babcię. Czy widzisz, że na przykład osoby, które są w obecnej edycji, są trochę takimi właśnie typami z castingu stricte i tak jak reżyser stwierdził, że... Czy są jakimiś takimi typami, które reżyser sobie wcześniej w głowie wymyślił? No bo jednak widzisz, jakie były osoby w drugiej, jakie są teraz. Wiesz co, ja myślę, że oni, tak jak i uczestnicy, którzy wzięli teraz udział w tej edycji, tak samo i produkcja, mieli już przykład po dwóch poprzednich, a każdy uczy się na błędach, więc oni już wiedzieli, kogo stricte szukać, jakiej osobowości. I uważam, że ten casting, który został przeprowadzony do trzeciej edycji, został zrobiony po prostu ekstra, bo ci ludzie naprawdę są wpasowani, dopasowani i przepraszam. Tutaj telefon. Jest okej. Ci ludzie są... Tak, ci ludzie są bardzo dobrze dobrani, naprawdę. I ja myślę, że no tak jak mówię, oni już, czyli produkcja, po dwóch zrobionych edycjach wiedzieli, na co patrzeć. Wiesz, też oczywiście nie są pewnie sami idealni uczestnicy, bo weźmy pod uwagę to, że emocje wzbudzają najczęściej takie osoby, które nie są idealne. Bo by było za nudno po prostu, wiesz, jakby każdy był przykładny, szczery, miły, dobry. Tam jest, myślę, bardziej skomplikowana gra i bardzo duży sztab ludzi, którzy decydują na temat nowych uczestników. Serdecznie Was zapraszam, kochani, do oglądania nowych wywiadów na przeambitni.pl. Pamiętajcie o kciukach w górę i subskrypcjach.